dobre granie. Słuchaliśmy starych śmieci, nowych rzeczy z płyty Gatunek L. Grubsona i przyznam Państwu bez bicia, że niezmiernie się cieszyłem, że ten utwór z płyty Gatunek L wybrzmiał wczoraj podczas sceny alternatywnej na 57. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, bo jest to jeden z moich ulubionych numerów Grubsona. Został zaprezentowany tak akustycznie, no ale obiecałem, że dzisiaj w dobrym graniu podsumujemy 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki z Mateuszem Torzeckim, czyli kierownikiem działu wystaw i edukacji Muzeum Polskiej Piosenki. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Skoro wywołaliśmy temat sceny alternatywnej, to w sumie możemy od niej zacząć, no bo warto wspomnieć o tym, że Mateusz jest też naszym redakcyjnym kolegą, prowadzi w Radio Pole 2 Kultura w systemie DAB Plus i w internecie audycję Nowe Plus i też koncertową Ligę Mistrzów. No i faktycznie jesteś takim płytofilem, osobą o szerokich zainteresowaniach muzycznych. Także domyślam się, że dobranie wykonawców pod scenę alternatywną ci odpowiadało, dlatego że z jednej strony, no powiedzmy, intensywny łomot zapewniła Armia czy Lux Torpeda, było oddanie hołdu legendzie zespołu SBB, była bardzo oryginalna Mary z Polski, która się aktualnie do rave'u odwołuje, oczywiście był hip-hop Eldo, był wspomniany Grubson, więc to chyba nie jest zły kierunek, jeżeli chodzi o scenę alternatywną, żeby to było tak różnorodne. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, ale też bardzo bym się zastanawiał, czym jest dzisiaj alternatywa i czy ta alternatywa istnieje, albo co jest dzisiaj mainstreamem, bo musimy pamiętać, że wśród postaci, które zobaczyliśmy wczoraj na scenie alternatywnej, są też artyści, którzy sprzedają na przykład więcej płyt niż te osoby, które występują w normalnych, regularnych dniach festiwalu, więc warto się nad tym też zastanowić, ale na pewno ta scena alternatywna jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna. Po to chociażby, żeby pokazać spektrum muzyki, która w Polsce się pojawia i ma bardzo różnych odbiorców. Ja też nie ukrywam, marzę sobie bardzo, że jeżeli mówimy tutaj o festiwalu, który ma 57 lat, czyli bardzo, ale to bardzo dużo edycji już się odbyło, żeby właśnie z jednej strony dbał o tradycję, czyli wspominał mi te wspomnienia, które się od czasu do czasu być może nawet zdominowały w tym roku ten festiwal, nie przeszkadzają. Wydaje mi się, że jeden dzień na wspomnienia powinien być, ale właśnie powinien być jeden dzień taki dobrze pokazany z muzyką alternatywną, jak miało to miejsce między innymi wczoraj czy w zeszłym roku, byśmy mogli posłuchać bardzo, bardzo różnej muzyki i by zainteresować jak największą grupę odbiorców samym festiwalem. A propos wczorajszego koncertu, rozmawialiśmy zresztą o tym poza anteną, że z jednej strony faktycznie byli wykonawcy, którzy mają gigantyczne już nakłady płyt, no ale z drugiej strony były Noże. Ja pamiętam, że po raz pierwszy o Nożach no usłyszałem kilka miesięcy temu, bo nawet z jakiegoś newslettera gdzieś mi ta nazwa wyskoczyła i bardzo mi się spodobali. Zastanawiałem się, czy to się sprawdzi na żywo, czy pojawią się w kolejnych miesiącach w Opolu i zanim zdążyłem tak naprawdę się zastanowić, już byli na festiwalu opolskim. Także chyba, jeżeli chodzi o jakiś taki barometr i wyczuwanie ciekawych zjawisk na polskiej scenie muzycznej, to w tym roku na scenie alternatywnej nie było źle, tylko ty sugerujesz, że mogło być więcej takich przypadków jak Noże. Z jednej strony jak Noże, ale też oczekiwałbym więcej muzyki elektronicznej. Ona też ma fantastycznych przedstawicieli w Polsce i warto byłoby pokazać młodym odbiorcom, ale także starszym odbiorcom, którzy oglądają Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, właśnie ten rodzaj muzyki. Szukajmy. Bardzo dobrze, że ten festiwal cały czas się rozwija i się zmienia w ostatnich latach, ale spróbujmy znaleźć taki klucz, by pogodzić zarówno to, że mamy odbiorców, którzy oczekują, by zobaczyć Alicję Majewską bądź Marylę Rodowicz na tym festiwalu po raz kolejny, i zobaczmy też całą plejadę młodych gwiazd. Wydaje mi się, że premiery tegoroczne też były całkiem nieźle pomyślane pod tym względem właśnie, że zobaczyliśmy z jednej strony artystów, którzy mają nawet 50-letnie doświadczenie na rynku muzycznym, ale także młode gwiazdy, które dopiero debiutowały i które też no, fantastycznie się sprzedają i wysprzedają swoje koncerty. Ale ilekroć rozmawiamy o festiwalu opolskim, to wydaje mi się, że bardzo często gdzieś taki wniosek się pojawia, że to jest największy atut festiwalu opolskiego, już niezależnie od tego, czy jest czwarty dodatkowy dzień, czy go nie ma. To jednak chyba bardzo cieszy, że z jednej strony cały festiwal zaczął się bardzo oczywiście właściwym hołdem dla Ewy Demarczyk. Było mnóstwo benefisów, jubileuszy.
tak naprawdę no, mogliśmy jeszcze tych bohaterów minionych dekad podziwiać w akcji, a z drugiej strony na przeciwległym biegunie no, dostaliśmy na przykład Mazowiecką Kieckę, bardzo zresztą dobry utwór od Mary z Polski. Także wydaje mi się, że a propos jakiejś unikatowości Festiwalu Polskiego, to chyba warto zawsze to piegnować i na tym się skupić, żeby pamiętać o jego dziedzictwie, ale też nie bać się, że komuś coś nowszego może się nie spodobać, tylko odważnie zestawiać te żywioły. Jak najbardziej, przede wszystkim pokazywać różnice w piosenkopisarstwie. Wydaje mi się, że właśnie na premierach było to idealnie widoczne. Przepiękna kompozycja, która mam takie wrażenie troszeczkę przepadła ze względu na to, że była stworzona w bardzo przepięknej tradycji polskiego piosenkopisarstwa. Mam tutaj na myśli Annę Jurksztowicz, z którą zresztą w środę rozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Ziętarska. I też pamiętam fantastyczny wywiad, który właśnie Agnieszka przeprowadziła i mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą, dobrą kompozycją, no i z bardzo dobrym tekstem Jacka Cygana. Być może nie była to piosenka festiwalowa, ale muszę przyznać, że ten refren jeszcze długo po koncercie cały czas gdzieś w głowie u mnie się tlił, czyli mamy tutaj właśnie dowód na to, że jest to dobrze napisana piosenka popowa, co też nie jest dzisiaj oczywiste, bo czym dzisiaj też jest ta piosenka popowa. A z drugiej strony mamy Sana. Sana zaśpiewała No Sorry. Też dosyć intrygujący tekst, bardzo ciekawa aranżacja utworu. No i tutaj z kolei dwie nagrody za X-u, które się pojawiły za tę piosenkę. No ale możemy mówić, że mamy już tutaj do czynienia z takim współczesnym piosenkopisarstwem, które bliżej właśnie takiego popu z alternatywnym zacięciem. Ciekawe jest też takie bardzo szerokie spojrzenie publiczności, bo ja spodziewałem się ze względu na bardzo dużą popularność w Sanach, jeżeli chodzi o portale społecznościowe, że do nas dobędzie nagrody publiczności, bo też liczy się, jak fani się zmobilizują. Tymczasem okazało się, że pani Stasia Celińska w utworze, który skomponowała, do którego napisała tekst, zresztą rozmawiałem z Maćkiem Balcarem i on powiedział, że mu się to nawet troszeczkę kojarzy z Kaczmarskim, czy z tym, co Kaczmarski robił z Gintrowskim, Łapińskim, z takim patosem, jakby takim przebudzeniem ludzi. W każdym razie ten utwór w tym roku się spodobał. Warto pamiętać, że rok temu to była Ania Karwan, także chyba nie ma aż takiej przewidywalności, jeżeli chodzi o konkurs premier i to, jakie decyzje podejmie publiczność, jaką decyzję podejmą jurorzy. Pani Stanisława na pewno bardzo podoba się publiczności, zresztą dwa poprzednie albumy sprzedały się fantastycznie w Polsce, ma bardzo dużą grupę odbiorców i z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie to przesłanie tego tekstu trafiło do serc odbiorców i bardzo dobrze, bo pamiętajmy, że tekst w piosence jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny. Często mam ostatnio wrażenie, że się o tym zapomina, chodzi o to tylko, żeby były krótkie słowa, które w miarę będą się rymować, tak żeby sama kompozycja była bardzo przebojowa i oparta na rytmie. Tutaj otrzymaliśmy coś, co przekonało odbiorców i bardzo dobrze, ale to, o czym właśnie wspominasz, cały czas, jeżeli chodzi o premiery, mamy bardzo, ale to bardzo duży koloryt, bo mieliśmy też gwiazdy, które bardzo dobrze znamy i powiem szczerze, że to, o czym wspomniałeś, patrząc na liczbę wyświetleń chociażby ostatnich teledysków w Sanach, byłem wręcz pewien, że ona ma to po prostu w kieszeni, ona wygrywa tegoroczne premiery. A tutaj bardzo duża niespodzianka. Wspominaliśmy o też takim mocno benefisowym charakterze czy wspominkowym festiwalu. No i nawiążemy do tego, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, no ale zanim to nastąpi, zasygnalizuję temat, który poruszymy. Posłuchamy Budki Suflera w utworze Memu Miastu. Na do widzenia. Wracamy cały czas z Mateuszem Torzeckim z Muzeum Polskiej Piosenki do 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. No i wiadomo, że postacią, która też była uhonorowana podczas tegorocznego festiwalu, był Romuald Lipke, czyli jeden z bardziej zasłużonych i też w sumie wszechstronnych kompozytorów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. I celowo wybrałem utwór Memu Miastu na do widzenia, bo wydaje mi się, że o ile podczas tego koncertu pojawiały się utwory, powiedzmy, wczesnej Budki, choćby Cień Wielkiej Góry, zaśpiewany przez Beatę Kozidrak i Sun and Grace, to troszeczkę jednak chyba położono największy nacisk na to, żeby pokazać tak zwane hity pana Romualda. I czy twoim zdaniem ten benefic wyszedł, czy jednak brakowało ci właśnie troszkę szerszego spojrzenia na jego twórczość, na jego kompozycję? Wydaje mi się, że wyszło to naprawdę bardzo sprawnie. Oczywiście możemy dyskutować, czy wszystkie aranże nam się podobały, bo chyba najodważniejszy to był ten aranż zaproponowany przez Blue Café
do piosenki Bal Wszystkich Świętych, ale moim zdaniem takie jest zadanie tych koncertów. Ja wiem, że mówimy tutaj o koncercie, który został stworzony dla kompozytora oczywiście, więc powinniśmy uszanować jego melodię, jego nuty, ale pokażmy też troszeczkę te utwory inaczej. Wydaje mi się, że udało się to wypośrodkować w miarę sprawnie, bo mieliśmy też dosyć wierne wykonania, chociażby to wykonanie Izabeli Trojanowskiej, a z drugiej strony zaraz po niej pojawia się Igor Herbut i Kuba Badach i śpiewają tyle samo prawd, ile kłamstw. Jest to kompletnie inne od tego, co znamy, jeżeli chodzi o oryginalne wykonanie. Wymagało to odwagi, trzeba przyznać, i publiczność na początku może nawet była może nie tyle skonsternowana, ale co czekała z lekką niecierpliwością. Natomiast jak się okazało, jak to pięknie i kunsztownie jest przemyślane, to był to chyba jeden z takich bardziej oklaskiwanych momentów. I to jeszcze dwa głosy, które są tak różne, a jednocześnie potrafiły tak fantastycznie zabrzmieć w tym dwugłosie. Też bym wskazywał to jako jeden z mocniejszych punktów. Na pewno bardzo wręcz taki, nazwałbym to chyba nawet broadwayowski występ Justyny Steczkowskiej z Takie Tango z Marcinem Wyrostkiem. No słyszeliśmy prawdziwe tango, tak? Poczuliśmy się przez moment jak w Argentynie. No i na pewno też taniec to wszystko sprawiło, że od samego początku tego koncertu nie widzieliśmy, czego się spodziewać. Ja mogę się założyć, że duża część osób była już pewnie przerażona, że wszystkie utwory zostaną w tak diametralny sposób zmienione. Na szczęście było z tym różnie i inaczej, ale na pewno te piosenki wybrzmiały. Na pewno też zaskoczył w pewien sposób Piotr Cugowski śpiewając Aleje Gwiazd Zdzisławy Sośnickiej. Nie słyszałem męskiego wykonania nigdy tego utworu, a wydaje mi się, że zabrzmiało naprawdę, naprawdę imponująco. Ja pytałem oczywiście o ten wybór utworów, bo być może z początku, jak widziałem program, to się zastanawiałem, czy no nie jest to zbyt oczywisty trop, a z drugiej strony no, miało to sens i chyba jest tak, jak mówisz, że był bardzo dobry balans pomiędzy odważnym podejściem a oddającym charakter tych melodii. No ale właśnie, a propos wspomnień na festiwalu opolskim, to czy twoim zdaniem było do końca odpowiednie, że premiery odbyły się w niedzielę, a w sobotę jednak mieliśmy koncert Złotoopolskie Przeboje? Czy nie powinno być tak, że w sobotę powinniśmy obserwować, powinniśmy słuchać tych premierowych zmagań, żeby Festiwal Opolski dalej kreował nową muzykę? Ja jestem w ogóle za tym, żeby premiery dominowały jeden dzień festiwalu, i to do tego stopnia, że nawet z wielką chęcią usłyszałbym 20 utworów, szczególnie, że wiem, że w tym roku tych zgłoszeń było naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo od tych, z których Rada Programowa, która zresztą ma też swoich przedstawicieli z Opola, mogła wybierać. I wybierajmy, pokazujmy właśnie bardzo różnorodną polską muzykę. Tutaj nawet jeżeli mamy te 10 kompozycji, już nawet nie oceniam ich, czy wszystkie były doskonałe i były dobre, to podobało mi się to, że mogliśmy zobaczyć zarówno tych artystów, których słuchają młodzi Polacy, jak i tych artystów, którzy na przykład są słuchani przez naszych rodziców. To już jest moim zdaniem bardzo dobry wybór, bo to jest właśnie taka całkiem dobra linia kompromisu i pokazanie tego, jak ten festiwal się zmieniał i jakie możemy mieć podejście w roku 2020 przy tej 57. edycji, by pokazać zarówno tych artystów, których znamy, jak i tych, którzy dopiero debiutowali. No i też warto wspomnieć o tym, że był w przypadku choćby Janusza Radka czy zespołu PIN powrót do idei premier, dlatego że utwory, które zaproponowali, jeżeli chodzi o zespół PIN, pierwsze wykonanie, pierwsze w ogóle odtworzenie tego utworu miało miejsce w trakcie festiwalu. Janusz Radek natomiast wrzucił utwór Facet Został Sam do sieci dosłownie dzień przed premierami, także chyba też należy to docenić, że przynajmniej są wykonawcy, którzy starają się prezentować zupełnie nowe utwory i też liczą na to, że festiwal premier jeszcze kreuje te piosenki. To jest przeolbrzymi sprawdzian, bo duża część artystów, która wystąpiła w tym roku, zresztą było to bardzo szczególne ze względu na pandemię, naprawdę prezentowała piosenki, które słyszymy po raz pierwszy na żywo. Oni nigdy wcześniej ich nie śpiewali przed publicznością, więc to na pewno był największy sprawdzian dla tych kompozycji. I wydaje mi się, że wśród tych 10
propozycji przynajmniej 5 naprawdę zdało egzamin, a to już jest moim zdaniem bardzo dużo. No to skoro wywołaliśmy Janusza Radka, który był na tyle uprzejmy, że do Opola przyjechał z zupełnie nową piosenką, posłuchajmy utworu Facet został sam. W dobrym graniu bez zmian cały czas z Mateuszem Torzeckim z Muzeum Polskiej Piosenki wspominamy 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Zanim wrócimy do tych zmagań koncertowych, bardzo intrygujących wydarzeń, to też warto wspomnieć o tym, że Muzeum Polskiej Piosenki jak zawsze w trakcie festiwalu miało ręce pełne roboty. Po pierwsze oczywiście kawiarenka z gwiazdami, no ale na przykład zespół Skaldowie jest ponad pół wieku na scenie i w związku z tym odwiedzili was i zostawili, z tego co widziałem, przynajmniej jeżeli chodzi o inwentarz, no bezcenne zbiory. Zgadza się, były to archiwalne plakaty koncertowe, jak i partytury i teksty utworów, więc to jest rzecz, która już zostaje wpisana do naszego inwentarza muzealnego, no i mam nadzieję, że część tych zbiorów już niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Też warto wspomnieć o tym, że wystartowaliście z bardzo ciekawymi warsztatami online. Jest już odcinek przygotowany przez dyrektora muzeum, czyli oczywiście Jarosława Wasika. Jest przygotowany też przez Sylwię Gawłowską o poezji w polskiej muzyce rozrywkowej i też domyślam się, że oczywiście nagrywanie tego miało miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, ale też jest to taki bardzo dla was wzmożony okres, jeżeli chodzi o pracę, o zaangażowanie i mieliście zamiar podzielić się z tymi nagraniami właśnie podczas Festiwalu Opolskiego. Chcieliśmy właśnie ruszać zaraz po festiwalu tej głównej części i rzeczywiście ta premiera pierwsza miała miejsce w dniu wczorajszym. No i to będą właśnie premiery zawsze w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Łącznie przygotowanych zostało 15 odcinków. No było to też możliwe dzięki temu, że dostaliśmy dofinansowanie z programu Kultura w sieci. Przypomnę Państwu, to był ten program, który został ogłoszony dla instytucji kultury, ale nie tylko, w okresie pandemii. No i Muzeum Polskiej Piosenki dostało takie dofinansowanie. Dzięki temu mogliśmy Państwu przygotować te warsztaty, a mówię o tym z tego powodu też, że Muzeum Polskiej Piosenki co roku przeprowadza około 300 lekcji muzealnych. To jest moim zdaniem bardzo dobry wynik, jak na Opole i na miasto o wielkości 120 tysięcy. No i te 300 lekcji muzealnych, wiadomo, że w tym roku w okresie pandemii jest niemożliwych. Niestety przypuszczam, że jeszcze przez kilka tygodni bądź miesięcy te lekcje pewnie nie będą się odbywać ze względu na to właśnie, że no, szkoły mają też obostrzenia i też uczą się tego działania w okresie pandemii i COVID-u. Więc tutaj taki krok z naszej strony, by pokazać Państwu właśnie 15 tych lekcji, 15 bardzo różnych tematów, bo mówimy o bardzo różnych zagadnieniach związanych z polską piosenką i wydaje mi się, że też pokażę Państwu, jaki to jest szeroki temat, bo to jest ponad stuletnia tradycja, o której warto opowiadać i w której warto wskazywać na pewne nieoczywistości, by uświadomić szczególnie odbiorcom, o jak wielkim dziedzictwie mówimy. Piosenka wnet. Wszystkich zachęcamy, żeby zapoznać się z warsztatami online, które przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki. Wracając do festiwalu, to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało okrutnie, ale muszę przyznać, że zastanawiałem się, słuchając wykonań festiwalowych, oglądając festiwal, czy dobrym pomysłem jest to, żeby robić, powiedziałbym, odrębne takie koncerty wspominkowe, beneficowe, dlatego że oglądając te koncerty miałem takie troszeczkę odczucie, jak oglądając Irlandczyka Martina Scorsese, że obserwuję pewną epokę, która przemija i oczywiście jesteśmy jeszcze w tej uprzywilejowanej pozycji, że możemy słuchać tych artystów, możemy ich oglądać na żywo, ale czy jednak nie powinno być tak, że oni powinni występować właśnie tak, jak mówiłeś, choćby w konkursie premier, żeby na przykład konfrontować kogoś, kto jest na scenie 50 lat, z kimś, kto dopiero zaczyna, żeby nie kumulować tych wszystkich występów w jeden wieczór. Wydaje mi się, że taki koncert jeden w ciągu 4 dni festiwalowych powinien się pojawiać i będę tego bronił w ten sposób, że wydaje mi się, że musimy naprawdę zadbać o naszych artystów, chociażby w ten sposób, w jaki robią to Francuzi. Francuzi, gdy Juliette Gréco, która już ma ponad 90 lat, wydawała swoje kolejne albumy jeszcze z 5
5-6 lat temu, robili z tego bardzo wielką sprawę. Wysprzedana Olimpia, a na przykład mam takie wrażenie, że gdy 80. urodziny w Polsce obchodziła Irena Santor, która wówczas w ciągu roku wydała 2 albumy studyjne. Zostało to przespane. Zostało to przespane kompletnie. Ja nie mówię o to, że, o tym, że my musimy za każdym razem oddawać hołd, ale pamiętajmy o tych artystach i o ich znaczeniu i o tym, co zrobili dla polskiej kultury, bo to są naprawdę wyjątkowi artyści. Ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o panią Marylę Rodowicz, to mam innego rodzaju marzenie. Ja mam marzenie, by Maryla Rodowicz wróciła do nas z gitarą akustyczną i nagrała kompletnie folkowy album, tylko ona i gitara. Chociażby, wiesz, tak jak to było zrobione w roku 94, gdy Rick Rubin wziął do studia nagraniowego Johnny'ego Cash'a i kazał mu zaśpiewać dokładnie swoje utwory bądź przeróbki. Tak bym to widział i tak bym czuł. Pokażmy, że ci artyści cały czas mają w głowie bardzo ciekawą muzykę i chcą nagrywać nowe piosenki, pomimo tego, że są już wiele lat na rynku muzycznym i wydaje mi się, że innej z bohaterek, którą mieliśmy okazję oglądać po raz kolejny na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, czyli pani Alicji Majewskiej, się to udało. Ona dzięki temu, że miała teraz troszeczkę więcej czasu antenowego, mogła zaprezentować chociażby utwory ze swoich 2 ostatnich albumów studyjnych, które ukazały się bardzo niedawno, bo jeżeli dobrze pamiętam, był to zarówno rok 2017 i rok 2019. Też mało się o tych albumach mówiło, chociaż wiem, że Polskie Radio akurat te nowe utwory, które skomponował dla niej Włodzimierz Korcz, grało. Tym bardziej, że Maryla Rodowicz jest bardzo pracowitą artystką. Na przestrzeni ostatnich lat nawet zdarzało jej się współpracować między innymi z Marcinem Borsem czy Witkiem Łukaszewskim i wiem, że jej zależy na tym, żeby grać cały czas też nowy repertuar i nawet widziałem, że kiedy mogła sięgnąć do starszych utworów, tak jak w tym roku miało to miejsce, grała między innymi balladę wagonową, to jednak cieszyło ją, że to mogło być takie mniej, powiedziałbym, telewizyjne, mogła po prostu pojawić się z gitarą akustyczną, ze swoim dobrym bendem i chyba też należy czasami uszanować, że to są artyści, którzy cały czas tworzą, którzy są aktywni, a nie tylko są pretekstem do wspomnień. Dokładnie tak, więc premierowe utwory jak najbardziej, przy czym tutaj no, mieliśmy do czynienia, tak jak rozmawialiśmy, z koncertem, który miał wspominać te 57 lat no fantastycznej muzyki, bo pamiętajmy też o tym, jak wiele przebojów zaistniało właśnie w realiach festiwalowych w latach 70., 80. na przykład też i bardzo często mówimy tutaj o piosenkach, rzucam, w tym roku widzieliśmy panią Halinę Frąckowiak. Zaśpiewała Papierowy Księżyc, który w Opolu nie dostał nagrody, a tak naprawdę stał się jednym z jej największych przebojów w całej karierze, więc były takie historie. Przypomnę, że Szklana Pogoda grupy Lombard również nie otrzymała pierwszej nagrody, otrzymała 2 nagrodę, ponieważ jury wówczas stwierdziło, że nie ma wystarczająco dobrej piosenki, by wręczyć pierwsze miejsca. A to są przeboje, które śpiewamy po dziś dzień. Anna Jantar też nigdy nie była nagrodzona w Opolu, także to wszystko pokazuje, że te losy polskiej piosenki są też dosyć przewrotne. Na sam koniec chciałem cię spytać o debiuty, bo pamiętam, że jak w 2015 roku, 16, przepraszam, debiuty powróciły do tej autorskiej formuły, no to troszeczkę, żeby uzasadnić ten pomysł, skorzystano z artystów już bardzo doświadczonych. Jednego roku w trakcie debiutów wystąpili między innymi Cortez, Bowska, Daria Zawiałow, Leski, no byli to artyści ze sporym dorobkiem, no ale zauważyłem, że konsekwentnie w kolejnych latach rzeczywiście są to osoby dosyć anonimowe, takie, które nawet czasami nie mają piosenki nigdzie udostępnionej. I wydaje mi się, że jeżeli się zrezygnuje z takiej roszczeniowości, to jest to dobry pomysł, no bo nie możemy oczekiwać, że ktoś po koncercie debiutów od razu wskoczy na top. Możemy być szczęśliwi, że da się zagrać nowe piosenki, zaprezentować je i później rynek to rozstrzygnie, czy coś się uda, czy nie. Moim zdaniem 2 ważne rzeczy. Żeby debiutanci zawsze śpiewali swoje utwory. Mi bardzo nie podobał się ten pomysł, który pojawił się pod koniec lat 90. i później był wielokrotnie wykorzystywany, czyli że oni śpiewają słynne covery słynnych utworów. Niech to będą premierowe rzeczy i jeszcze jedna moja taka prośba i marzenie, żeby te debiuty jednak otwierały Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a nie pojawiały się parę minut po północy, tak żeby jednak duża grupa odbiorców mogła te młode osoby zobaczyć. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeszcze miesiąc temu w sierpniu pokazywaliśmy w Poznaniu wystawę o Urszuli Sipińskiej. I gdy przypomnę sobie, że młoda 19-letnia Urszula Sipińska na 5. festiwalu wychodzi na scenę
Kurski wspomina w swoich książkach, że ona następnego dnia była już własnością publiczną, bo była rozpoznawalna w całej Polsce, to tego życzę właśnie tym młodym osobom, żeby występowały w Opolu na otwarcie, mogły się zaprezentować i jednocześnie, by pojawiały się chociażby wytwórnie płytowe, które będą zainteresowane tym, by podpisać kontrakt z tym młodym człowiekiem, bądź młodym zespołem, bądź młodą wokalistką i być może już za rok czy za dwa lata zobaczymy znowu tę osobę na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, ale już w głównym koncercie. Czekamy na rozwój wydarzeń. Przed nami 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki powinien odbyć się w czerwcu przyszłego roku, natomiast razem z Mateuszem Torzeckim, czyli kierownikiem działu wystaw i edukacji Muzeum Polskiej Piosenki, podsumowywaliśmy 57. Festiwal. Bardzo dziękuję Ci za wizytę. Dziękuję bardzo. Radio Opole, Radio Opole.